Ja mogłam zacząć od cytatu Sheryl Sandberg, to jest jedna z czołowych postaci biznesu amerykańskiego, która powiedziała kiedyś: pomyśl, co mogłabyś zrobić, by przestała się bać. I sądzę, że to jest taki dobry punkt wyjścia do myślenia o tym, co możemy same zrobić i na co nas stać, jeżeli się właśnie nie będziemy bać. Nie będziemy bać się tego, że zrobimy coś nie tak. Nie będziemy bać się tego, że popełnimy jakiś błąd. Nie będziemy bać się tego, że ktoś się z nami nie będzie zgadzał. Nie będziemy bać się tego, że powiemy coś, co jest wbrew standardom. I myślę, że tutaj jest ogromna rola dla właśnie kobiet, które powinny pozbyć się tego strachu, bo bez tej odwagi zrobienia czegoś więcej niż dotychczas, po prostu nie da się przeskoczyć tych barier. I myślę, że ona jest w głowach samych kobiet. Ona oczywiście jest w stereotypach tego, co społeczeństwo, nasi partnerzy, nasze matki, nasze teściowe sądzą o tym, co możemy zrobić. Ale jak popatrzy się na to, jakie dzisiaj już kobiety odgrywają rolę w biznesie, w polityce, w społeczeństwie, to widać, że po prostu jeżeli przewalczą ten strach, to mogą wszystko osiągnąć. Więc wydaje mi się, że po prostu do roboty, bez strachu, raz się człowiek pomyli, wstanie, drugi raz zrobi coś lepiej, a potem się okazuje, że jest ekspertem najlepszym w okolicy.